Muszę wam przyznać, że jestem zmęczona tak, jakbym była po porządnym deadline'ie w pracy. Mam na imię Justyna, witam was w podcaście Wasze Słowa, a dzisiaj opowiem wam o 24-godzinnym maratonie czytelniczym. Słuchajcie, uwielbiam maratony czytelnicze, to znaczy okazało się, że bardziej lubię je oglądać niż sama je robić, ale o tym może zaraz. W każdym razie to są moje chyba ulubione filmy na YouTubie, te maratony, bardzo lubię. No bardzo lubię, już się zaczynam kręcić tutaj, bo jestem naprawdę zmęczona. W każdym razie oglądałam sobie te maratony czytelnicze, czy też readatony i pomyślałam sobie, matko, ja też bym chciała. I cały czas gdzieś to odkładałam, nigdy nie mogłam znaleźć 24 godzin, więc to też nie jest takie proste, wyłuskać te 24 godziny, w których możesz tylko czytać, jeść, spać i chodzić do toalety. Więc nawet nie spać, niektórzy nie śpią podczas readatonów, ja aż taka szalona nie jestem. Pomysł mi się bardzo podobał, więc stwierdziłam, że teraz, skoro mam troszeczkę więcej czasu w życiu, no i mamy majówkę, większość z nas spędza ją w domach i ja też, więc postanowiłam, że to jest ten moment, w którym ja właśnie zrobię ten 24-godzinny maraton czytelniczy. I to też był taki dobry powód, żeby tutaj wrócić i żeby troszeczkę do was sobie porozmawiać. Cóż, może najpierw powiem o tym, jakie miałam założenia. Założenia miałam takie, że chciałam dokończyć książkę o Jeremim Przyborze, którą aktualnie czytam. Chciałam przeczytać książkę o Agnieszce Osieckiej, tego o mnie nie wiecie. I co? I wybrać sobie jakąś trzecią, jeżeli w ogóle starczy mi czasu, bo ja czytam bardzo wolno. Do tego bardzo szybko męczą mi się oczy i moje zmęczone oczy zachowują się bardzo dziwnie. I wtedy ja po prostu nie jestem w stanie się skupić, muszę odpocząć. Założenie miałam takie, wyszło chyba troszeczkę inaczej, natomiast jestem całkiem zadowolona z tego, jak to wyszło. No i zaczęłam w ogóle od e-booka, ponieważ kupiłam sobie 2 dni temu chyba e-booka od Klaudyny Maciąg, Jak zostać transkrybentem, i przeczytałam sobie 50 stron dzień wcześniej, więc zostało mi jeszcze 30 stron do końca. Dlatego postanowiłam, że ten maraton zacznę tą książką. Zacznę też od tego, że mój maraton zaczęłam w piątek o 15:30 i miał trwać do soboty do 15:30, to znaczy właściwie trwał. Teraz mamy 16:30, więc jestem świeżo po. Więc zaczęłam od tego e-booka, później przeszłam właśnie do biografii Jeremiego Przybory Starszy Pan B. Tam do końca zostało mi jakieś 250 stron, wtedy w tym momencie, kiedy zaczynałam czytać. Natomiast jednak styl tej biografii i też mnogość informacji, którą się dostaje, sprawiła, że nie byłam w stanie przeczytać całości naraz, więc po 100 stronach przeszłam do innej książki, ale najpierw właśnie jeszcze posłuchałam sobie troszeczkę audiobooka i tym audiobookiem było statystycznie rzecz biorąc od Janiny Bąk. Słuchałam go w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, jadłam coś, przygotowywałam to jedzenie, musiałam sobie zrobić chwilę przerwy i mogłam sobie go posłuchać. To był taki zapychacz w wolnym czasie, więc były też audiobooki, to znaczy właściwie jeden audiobook ostatecznie. Następnie właśnie przeczytałam książkę Agnieszki Osieckiej, nie Agnieszki Osieckiej, tylko Beaty Biały. Osiecka tego o mnie nie wiecie. I ją przeczytałam w całości. Skończyłam gdzieś koło godziny pierwszej, właśnie tak jak mówiłam, ja czytam dosyć wolno. I tak na koniec dnia przeczytałam sobie jeden rok z książki Ćwiartka raz Karoliny Korwin-Piotrowskiej. Następnie jeszcze chwilę posłuchałam audiobooka przed snem i poszłam spać. Poszłam spać w ogóle gdzieś około 2:30 i miałam wstać o godzinie 8:00, tak sobie nastawiałam budzik, ale nawet go chyba nie słyszałam, albo wyłączyłam przez sen i obudziłam się o 9:50. Rano na rozbudzenie znowu słuchałam sobie troszeczkę właśnie tego audiobooka. Nie wiem, czy ostatecznie chyba przeczytałam, to znaczy przesłuchałam chyba 10 rozdziałów z 17, więc chyba nieźle w tych wolnych chwilach. No i później usiadłam sobie do czytania już papierowej książki i przeczytałam kolejny rok w książce Ćwiartka raz, ponieważ tak sobie postanowiłam, że po prostu każdego dnia będę czytała sobie jeden rok w tej książce. No nie wiem, czy codziennie, ale w każdym razie tak sobie to podzieliłam, ponieważ książka jest naprawdę gruba. Wróciłam też do Starszego Pana B i przeczytałam kolejnych 100 stron, dlatego też, no, nawet chyba więcej niż 100 stron i tak sobie do śniadania czytałam właśnie Starszego Pana B, po czym o godzinie 12:45 rozpoczęłam przygodę z trzecią książką, a właściwie czwartą chyba, a nawet piątą licząc audiobooki, i wybrałam sobie wywiad Rzekę z Robertem Janowskim prowadzony przez Marię Szabłowską.
i to ma tytuł Przypadki, więc o 12.45 zaczęłam właśnie czytać Przypadki i myślę, że skończyłabym te Przypadki do 15.30, ponieważ czytało się naprawdę dobrze. Ja uwielbiam Marię Szabłowską i bardzo, bardzo ciekawiła mnie historia Roberta Janowskiego, szczególnie musicali. Chciałam wiedzieć jakieś takie, wiecie, ciekawostki. Powiedziałam, że to na pewno będą ciekawe historie, więc z ogromną ciekawością czytałam, ale zaraz, bo opinię o książkach miałam dać na samym końcu. Więc o 15.30 tak właściwie zostało mi, no troszeczkę, nie wiem, 1/5 książki, ale no moi sąsiedzi byli tak głośno, że nie byłam w stanie się skupić i myślę, że dokończyłabym tę książkę. Myślę nawet, że może dzisiaj wieczorem ją dokończę, jeżeli trochę odpocznę, bo była naprawdę w porządku, bo jest naprawdę w porządku i właśnie o 15.30 zakończyłam maraton i z tego, co sobie odliczyłam, to w ciągu tych 24 godzin, z przerwą oczywiście na sen, przeczytałam 814 stron i przesłuchałam jakichś 10 rozdziałów. No i może teraz krótko o tych książkach. Czytam biografię Jeremiego Przybory, Starszy Pan B, napisaną przez Dariusza Michalskiego i mam parę zastrzeżeń do tej biografii. Jeszcze jej nie skończyłam, zostało mi troszeczkę stron, więc nie chcę tak też jednoznacznie wyrokować. Natomiast tak, po pierwsze, dla mnie, jeżeli coś jest o Jeremim Przyborze, to ja to pokocham. I tak jest. Tak po prostu jest. Wystarczy, żeby było tego Jeremiego w odpowiednich ilościach dosyć sporo i ja wtedy jestem już zadowolona. Natomiast mam zastrzeżenia do tej biografii, ponieważ tak po prawdzie to wcale nie tak dużo o tym Jeremim. Bardzo dużo informacji jest wymieszanych, dużo jest takiej treści, którą musisz przyswoić, natomiast nie zawsze czuję taki związek z Jeremim Przyborą. Tak naprawdę sięgając po biografię Jeremiego Przybory, chcę czytać głównie o nim. Oczywiście, że dobrze jest wiedzieć, z kim współpracował, kim ta osoba była i tak dalej, ale wydaje mi się, że autor troszeczkę się rozpisuje za bardzo. Ja już mówiłam to chyba przy którejś z książek o Edith Piaf, że lubię, jak sięgam po książkę o pewnej tematyce i ona naprawdę o tej tematyce jest. Wydaje mi się, że ta biografia jest trochę naokoło, natomiast i tak bardzo dobrze mi się ją czyta i bardzo chętnie przyjmuję te wszystkie informacje, które tam są, ponieważ no interesuje mnie to. Jest to gdzieś w kręgu moich zainteresowań, nie tylko Przybora, ale co tam się działo, wszystkie te kabarety, STS-y, Osiecka, jego inne tam współpracownice, przyjaciółki, żony i kochanki, więc tak, no z jednej strony jestem bardzo zadowolona z tej książki, a z drugiej nie jestem do końca w stanie czytać jej tak. Ja byłam przekonana, że jak ja ją dorwę, to ja po prostu za jednym posiedzeniem ją przeczytam, ale nie, nie da rady, po prostu za dużo tego wszystkiego jest i ja muszę od niej trochę sobie odpocząć. Później sięgnęłam po książkę o Agnieszce Osieckiej, Tego o mnie nie wiecie i nie wydaje mi się, żebyśmy tego o niej nie wiedzieli, to znaczy, oczywiście są tam na pewno jakieś smaczki, jakieś informacje, ciekawostki, ale wydaje mi się, że ja już to gdzieś wszystko wiedziałam, że gdzieś to już ktoś opowiadał, ale myślę, że dla osoby, która przeczytała już dużo Agnieszki Osieckiej, to wcale nie jest takie bardzo tajemnicze. Nie wydaje mi się, żebym usłyszała tam coś takiego, co mnie absolutnie zaskoczyło. Natomiast jak to książka o Osieckiej, czytało się wyśmienicie. Uwielbiam, jak ludzie opowiadają o Osieckiej, ponieważ każda osoba widziała ją inaczej, a jednak podobnie. I to jest niesamowite z jednej strony, z drugiej też fascynujące, jak oni wszyscy ją widzieli. Ona była naprawdę fenomenalną osobą, taką niecodzienną. Wiele osób mówi, że przebywanie z nią to było coś niezwykłego i to się czuje, kiedy słucha się tych ich rozmów, matko kochana. Natomiast też dzięki temu, że tych rozmów jest dużo, one są krótkie, możemy też porównać, jak ludzie ją widzieli i że tak naprawdę jedna osoba miała aż tyle, nie wiem jak to powiedzieć. Chodzi mi o to, że po prostu Agnieszka była jedna, a obrazów jej jest tyle, ile osób, które ją poznały i to jest fantastyczne. Także książka mi się bardzo podobała, bardzo ją polecam. To jest Agnieszka Osiecka, Tego o mnie nie wiecie, Beaty Biały. Mam nadzieję, że nie pomyliłam teraz niczego. Podczytuję sobie też Ćwiartki raz Karoliny Korwin-Piotrowskiej, do której no niestety mam zastrzeżenia. Nie do Karoliny Korwin-Piotrowskiej, tylko do książki. Oczywiście, ponieważ Karoliny Korwin-Piotrowskiej nie znam prywatnie. Mam problem z tą książką, dlatego że jest o tym, co mnie interesuje i świetnie mi się to czyta w tym sensie. Jeżeli są właśnie podawane takie fakty, to jest dla mnie ekstra super ciekawe. Natomiast ja nie lubię takiego poczucia wyższości. Nie wiem nawet jak to... Takiego poczucia, że tamtą są głupki, a ja jestem taka mądra, bo niestety to się przebija przez tę książkę. Dużo takich niefajnych słów, dużo oceniania bardzo pochopnego. Takie szyderstwo i ja mam wrażenie, że no ja nie znam Karoliny Korwin-Piotrowskiej, nie wiem jak ona jest, ale z tej książki wyłania się obraz kogoś zgorzkniałego, co mnie się nie do końca podoba. Po prostu to nie jest mój styl, ja nie myślę tak o ludziach i nie lubię, kiedy ja takie treści przyswajam, może tak. Nie, tak mi teraz przychodzi do głowy, że gdzieś tam o kimś powiedziałam,
powiedziała, że nie został modelką, że tam jakaś kobieta nie została modelką i na całe szczęście, bo jest na to za mądra. No to jest takie umniejszanie ludziom, totalnie bez sensu, nie wiadomo po co ma to być, czy to ma być zabawne, czy to ma być jakie, bo absolutnie nie rozumiem. Takie mówienie o ludziach, że są byle kim, że no wiecie, takie podejście do ludzi, ach jesteś szafiareczką, to jesteś byle kim, strasznie to jest słabe, bardzo tego nie lubię i nie rozumiem takiego podejścia do świata. Myślę, że nie jest ono nikomu potrzebne i ani to nie jest fajne, ani żadne, więc tak, takie to było troszeczkę. Ja oczywiście nie przeczytałam jeszcze całej książki, więc nie chcę się wypowiadać też tak jednoznacznie, natomiast to mnie bardzo dotknęło w tych pierwszych latach opowieści Karoliny Korwin-Piotrowskiej. No a później zaczęłam czytać przypadki, czyli wywiad z Robertem Janowskim i to jest świetny wywiad. Bardzo mi się podoba. Przede wszystkim dlatego, że Maria Szabłowska jak zawsze zadaje doskonałe pytanie. Ja kocham Marię Szabłowską, naprawdę. Więc super. A dodatkowo po prostu Robert Janowski ma o czym opowiadać. Ma świetne historie i super to wychodzi. I to jest, on zaciekawia po prostu. Ja nie mogłam się oderwać od tej książki. Myślałam sobie, żeby zrobić sobie przerwę, bo byłam już zmęczona, ale nie, chciałam wiedzieć więcej. Dlatego też myślę o tym, czy dzisiaj tej książki nie dokończyć, bo jestem po prostu ciekawa. Te wszystkie opowieści o metrze, o musical Kompot, o którym trudno znaleźć jakieś informacje tak szczegółowe jak w tej książce. Super. Jestem teraz w momencie opowiadania o jakiej to melodii. Właściwie chyba skończyliśmy ten rozdział w tym momencie, więc jestem bardzo ciekawa, co będzie dalej. Już niestety niedużo zostało, ale polecam. Polecam bardzo serdecznie przypadki. I co? I to chyba wszystkie książki? Ach nie, bo czytałam jeszcze e-book Klaudyny Maciąg o transkrypcji. Tutaj nie wiem właściwie, co powiedzieć, bo na pewno z tego dużo wyniosłam wiedzy o transkrypcji, o której nie miałam pojęcia albo wiedziałam mało. Ta cała wiedza około transkrypcji, czyli o byciu freelancerem i tak dalej, była oczywiście już mi dostępna wcześniej i nie była dla mnie żadnym zaskoczeniem. Natomiast biorę pod uwagę też to, strasznie mi się zabiera głos. Natomiast biorę też pod uwagę to, że ta książka jest właśnie dla osób, które dopiero zaczynają swoją drogę bycia freelancerem czy bycia transkrybentem. Transkrybentem? Tak to się nazywa? Wydaje mi się, że coś teraz źle mówię. Transkrypcja, transkrybent? Chyba tak. W każdym razie chodzi mi o to, że ja pracuję po prostu w domu od prawie 6 lat z przerwami, od 6 lat przerwami właściwie. Dodatkowo mam własną firmę od kilku lat, więc to nie jest dla mnie żadną tajemnicą, ale mam świadomość, że ktoś, kto sięga po tę książkę, potrzebuje tej wiedzy, więc super. Ja uważam, że to jest bardzo dobry e-book napakowany wiedzą, która jest najpotrzebniejsza. Wiemy, co mamy robić, wiemy, gdzie mamy robić, wiemy, za ile mamy to robić, więc super, także polecam. No, to może powiem kilka słów o tym, dlaczego chyba wolę oglądać niż robić te maratony. Bo sam maraton był super, naprawdę, ani mi się nie chciało za bardzo spać, ani jakoś, nie wiem, nie byłam zmęczona tym i byłam zaciekawiona tymi książkami, może też dlatego, że akurat wybrałam sobie dobre książki. No i wszystko w porządku, oprócz tego, że ja po prostu jestem wykończona. To naprawdę był maraton. Moje oczy się dosyć szybko męczą, bo nie oszczędzam ich. Przez całe lata pracuję przy komputerze przez kilka godzin dziennie. Dodatkowo, jak wiecie, moje przygody z telefonem też znacie z poprzednich podcastów. No i też w wolnych chwilach czytam, zawsze coś robię, zawsze na coś patrzę. Bardzo rzadko daję im odpocząć tak naprawdę, więc też... A dodatkowo mam wadę wzroku, jeszcze dodając, i jestem przyślepa. Dlatego... No moje oczy nie wyrobiły i w pewnym momencie już wczoraj wieczorem czułam się naprawdę źle, ponieważ jak ja mam zmęczone oczy, wybaczcie mi mój głos, nie wiem o co chodzi, dzisiaj po prostu z nikim jeszcze nie rozmawiałam. Jak mam zmęczone oczy, to ja w ogóle od razu inaczej widzę i się od razu gorzej czuję, nie tylko fizycznie, ale też psychicznie, więc w związku z tym ja już byłam po prostu taka przemielona. Czułam się tak, jakbym miała taki nawał pracy. Taki, że siedzę po prostu od rana do wieczora i klepię literki. Głowę mam zmęczoną po prostu. Moje oczy są zmęczone, ja cała też się czuję zmęczona i chyba po prostu pójdę się zdrzemnąć. Więc czy zrobię jeszcze kiedyś maraton 24-godzinny? Raczej nie. Jeżeli zrobię jeszcze, to może półmaraton, czyli 12-godzinny maraton czytelniczy. Bo myślę, że tutaj zdecydowanie lepiej sobie moje oczy poradzą I tak, czy ja powiedziałam, ile przeczytałam? Nie wiem, czy powiedziałam, ile stron przeczytałam ogółem. Ogółem przeczytałam 814 stron i jestem w mega szoku, ponieważ ja czytam naprawdę wolno i byłam przekonana, że skoro zazwyczaj dziewczyny w tych maratonach czytają tak 1400 stron, jeżeli nie śpią, to dobiega do 1800 czasami z tego, co widzę. Jeśli to się tak od 1000, tam 200 do 1800. No i ja byłam pewna, że nie przeczytam tyle, byłam przekonana, że ja skończę na 600 maksymalnie, więc i tak jestem w szoku, że całkiem nieźle mi poszło.
Ale tu chyba też nie o liczby chodzi, chociaż byłam ciekawa, ile jestem w stanie przeczytać przez ten czas. Wydaje mi się jednak, że już o tym dzisiaj mówiłam i się powtarzam, więc skończę to. Dajcie mi koniecznie znać, czy planowaliście kiedyś zrobić taki maraton, a może ja Was zachęciłam, jeżeli macie zdrowe oczy, to myślę, że to jest dla Was super rzecz. To jest w ogóle fajne, że można sobie obcować tylko z książką przez taki długi czas. Zresztą wiecie, teraz tylu ludzi ma problemy ze skupieniem, ja też, więc to też był jakiś taki dla mnie, takie jakieś wyzwanie, prawda? Więc to było też super, bardzo mi się to podobało i fajnie, że podołałam, że się nie poddałam mimo zmęczonych oczu, ale mimo tego, że jestem zmęczona, to było bardzo, bardzo przyjemne, bo w końcu robiłam coś, co kocham robić, więc czego chcieć więcej, także tak zaczęłam majówkę. No dobra, to by było tyle ode mnie, dajcie znać, co sądzicie o maratonach, czy lubicie je oglądać, czy w ogóle je oglądacie i spędźcie sobie miłą tą majówkę, chociaż nie wiem, czy ten podcast już nie wyjdzie po majówce, ale i tak mamy teraz chyba o wiele więcej wolnego czasu, więc bądźcie zdrowi. Do usłyszenia.